Dzień dobry Państwu, Janusz Tomczak z tej strony. Zapraszam na dzisiejszy webinar. Skyway, szansa życiowa i biznesowa. Skyway Capital, Twoja droga do wolności finansowej. Nazywam się Janusz Tomczak. W nomenklaturze firmy osiągnąłem pozycję mastera. Należę do polskiej grupy Team.pl Skyway Polska. Jak również jestem ambasadorem Skyway. Reprezentuję Polskę na arenie międzynarodowej, krajowej i lokalnej. Co to jest Skyway? Proszę Państwa, to technologia transportu strunowego, która swą innowacyjnością obejmie cały świat, ochroni naturalne środowisko i będzie przyszłością w naszych rozwiązaniach transportowych. Skyway to nie tylko kolej strunowa, to również miasta linearne, energia i nowe podejście do ochrony środowiska. Wszyscy obecni inwestorzy mają zapewnione odbiór dywidendy z wypracowanego zysku firmy w globalnym rynku, ale to wszystko, proszę Państwa, zależy od Was, czy będziecie częścią tego wiekopomnego dzieła. O Skyway już jest coraz głośniej, piszą od nas różne stacje telewizyjne, portale internetowe, widzicie tutaj Państwa kilka z nich. CNN-u nie trzeba przedstawiać, bo to jest w zasięgu globalnym, tamte są pozostałe o zasięgu lokalnym i międzykrajowym. Natomiast też podczas festiwalu Skywaya na Ekofeście, tutaj na takim załączonym obrazku, był wywiad telewizji RBK, to jest telewizja rosyjska o zasięgu ogólnokrajowym, która przedstawia takie innowacje technologiczne i światowe. I tam był wywiad z kierownictwem naszej firmy CJST Strain Technologies na temat transportu strunowego i technologii, ale także również o naszych inwestycjach, jakie będziemy mieli poczynione na terenach Emiratów Arabskich. Wyżej przedstawiłem kilka portali, jednak w tej chwili najgłośniej i najwięcej piszą o nas nasi arabscy partnerzy. I oni reklamują i promują transport linicki na arenie międzynarodowej najmocniej. Tutaj widzicie Państwa kilka takich slajdów z wizyt przedstawicieli rządu i przedstawicieli takich władz lokalnych na naszych wystawach, jak również znaczek RTA, to jest transport taki krajowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Dubaju jednocześnie. 10 maja tego roku miało takie dosyć ważne wydarzenie swoje miejsce, mianowicie w miejscowości Szardża w obecności Anatolija Junickiego, naszego projektanta i wynalazcy technologii strunowej. Miało miejsce otwarcie i pokazanie takiemu gremium międzynarodowemu naszego centrum innowacyjnego Skyway w Szardży, które jest w budowie. I tak w obecności 104 ambasadorów firmy przepraszam, miało to miejsce, gdzie pan Junicki przedstawił nam plany dotyczące tej budowy i przyszłości Skywaya na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Możecie to Państwo sobie to miejsce znaleźć na takiej aplikacji Google Maps, że tam jesteśmy. Macie tu też kilka takich slajdów, zdjęć, które zrobiliśmy sobie razem podczas tego pobytu. I tak zaczynając od dołu widzicie grupę takich polskich inwestorów, ambasadorów razem z panem Junickim. Następnie naszą grupę, która uczestniczy i mnie z kolegą na tym górnym slajdzie na tle naszego biura, które się będzie mieściło w tym centrum innowacyjnym. Jest to dosyć takie specyficzne zdjęcie, wyjątkowe z tego względu, że to jest budynek wykonany w technologii drewnianej. Taki sam budynek mamy wykonany w miejscowości Marina Horka, tam gdzie mamy nasz ekotechnopark. A jest to pierwsza budowla drewniana od naprawdę wielu, wielu lat na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo w tej technologii się tam budownictwa nie wykonuje. Projekt Skyway
Ma, proszę Państwa, wiele osób i takich słów przychylnych, ale również ma wiele wrogów, z tego względu, że jest on zagrożeniem dla poważnych grup wpływowych, lobbystów, konkurencji. I nie dziwcie się Państwo, że nas po prostu hejtują, źle o nas piszą, bo my jesteśmy po prostu zagrożeniem dla naprawdę wielu grup wpływowych. Niemniej wszystkie osoby, które zaufały w ten projekt, promują go, wierzą w niego, wierzą, że to ludzie, którzy mają inicjatywę, którzy są wizjonerami, popychają świat do przodu i my do tej grupy należymy i wiemy, że w przyszłości, niedalekiej przyszłości, będziemy się cieszyć z zysków przez długie, długie lata. Proszę Państwa, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na szczycie World Development Summit w Zjednoczonych Emiratach Arabskich miało miejsce przedstawienie naszego transportu Dubai Roads of Transport, nowy projekt Dubai Skyspot. On osiągnął ogromne wsparcie ze strony przywódców arabskich, które zostało potwierdzone wizytą emira Dubaju, premiera i wiceprezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jego wysokość Mohammeda bin Rashida Al Mahmuda z jego synem. Możecie to Państwo zobaczyć na kolejnym slajdzie, gdzie jego wysokość z synem siedzą w naszym Skypodzie i w ten sposób promują naszą technologię transportu strunowego. Również można zobaczyć sobie to na YouTubie, w takiej zakładce telewizji Sky Dubai One. Obecnie najbardziej mamy zaangażowane prace na rynku arabskim, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mamy już podpisany kontrakt na budowę 15-kilometrowego odcinka z 21 przystankami w dzielnicy finansowej. Jest to, proszę Państwa, inwestycja, którą zaczniemy budować już na przełomie tego roku. Ma być zakończona na Expo 2020. I tak przedstawiciele sektora transportu Dubaju oświadczyli na Światowym Szczycie Rządowym, że w oparciu o rozwiązania Skyway planują otworzyć nowy rodzaj transportu publicznego Dubai Skypod. Będzie to całkowicie nowy projekt, oparty o technologię Skyway i to już, proszę Państwa, nie będzie tylko jedna trasa, ale całe miasto i Skyway będzie tutaj bardzo dużym uczestnikiem tego wszystkiego. Zarząd Dróg i Transportu Dubaj, RTA, to wcześniej Państwu na tym slajdzie pokazywałem, podpisał memorandum, w którym Skyway Greenwich Company, jeden z pionierskich twórców Skypoda na świecie, będzie częścią takich działań, których celem jest opracowanie rozwiązań futurystycznych, mających na celu pokonanie korków ulicznych na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w którym Skyway będzie wykorzystywał swoją technologię. Chodzi o to, że twórcy tego projektu chcą do roku 2025-30 spowodować taką rzecz, że ze wszystkich rogatek miasta Dubaju, bez względu czy to będzie Skyway, pociągi, metro, autobusy, taksówki, osoby mają się dostać w przeciągu 20 minut do centrum miasta. A to wychodzi, proszę Państwa, bardzo dobrze z tego, również z tego opublikowanego przez Uniwersytet Glasgow oceny, że Dubaj należy do 28 najbardziej rozwiniętych miast na świecie. Między innymi Los Angeles, Sztokholm, Tokio i jest pionierem na rynku bliskowschodnim i Afryce Północnej, a to z tego względu, że ma najlepiej dostosowaną technologię blockchain do istniejącego prawa. I tak, proszę Państwa, Ty możesz zostać częścią tego wszystkiego, czerpać zyski z faktu, że w Dubaju będzie jeździł Skyway. Byliśmy po raz drugi w historii na wystawie Futura City Show. Jest to o tyle ważne miejsce, w którym się pokazujemy, ponieważ w ubiegłym roku podczas takiej obecności podpisaliśmy kontrakt na budowę Centrum Innowacyjnego w Szardży.
Natomiast w tym roku, będąc na tych targach, podpisaliśmy umowę na budowę, proszę Państwa, tego odcinka 15 km w centrum finansowym Dubaju, jak również mamy już podpisany kontrakt na budowę linii szybkiej trasy tej 1500 km w stolicy Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale to nastąpi pod koniec roku 2020, przełom 2021. Kolejne państwa dołączają proszę Państwa, do Skyway'a lądy. Mamy już Afrykę, mamy Wietnam, Boliwię. Mocno na terenie Afryki, Nigerii i Sudanu działają dwóch naszych liderów. Pan Franciszek Solar to jest lider i członek zarządu ze Słowacji i on ma pod swoją opieką między innymi Kenię, Nigerię oraz Christian van der Weyer. To jest Belg, który bardzo mocno promuje nasz projekt na terenie państw afrykańskich i osiąga ogromne wyniki na terenie Nigerii. Chciałbym też tu zacytować słowa pana Junickiego, który przekazał nam te kilka takich ważnych zdań na terenie Szarczy, jak tam byliśmy na spotkaniu z nim. I to jest takie dosyć wiekopomne słowa, które przekazał, że pomyślcie, gdzie byliśmy 4 lata temu. A jesteśmy dzisiaj. Weź mapę świata, zamknij oczy i połóż palec na dowolnym miejscu na mapie, a tam za kilka lat będzie jeździł Skyway. I proszę Państwa, ja się z tym zdaniem zgadzam w 100%, nawet więcej, dlatego że cofnijmy się trochę historią do tyłu, gdzie byliśmy 4 lata. 4 lata temu otrzymaliśmy od prezydenta Białorusi tereny po byłym poligonie takich czołgów i transporterów opancerzonych, gdzie to był teren bardzo zniszczony. W tej chwili już po 4 latach jego użytkowania przez naszą firmę mamy wybudowane 6 linii testowych, gdzie testujemy naszą technologię, gdzie następuje certyfikacja. Mamy budynek naszego biura wykonany w tej technologii drewnianej, co tam pokazywałem Państwu, gdzie przyjeżdżają wszelkie delegacje z całego świata, lokalne, a także ludzie kultury i świata. Ostatnio był tam też Steven Seagal, naszym gościem niespełna 2 miesiące temu, zaproszony przez naszą dyrekcję, bo to jest pan, który mocno promuje ekologię i życie takie w naturalnym środowisku. Jak również chciałem podkreślić, że jest tam wybudowany również przystanek, który jest takim obiektem pokazowym, gdzie wykorzystany jest do dokowania naszych pojazdów, jak również w nim mieści się Muzeum Skyway. Także widzicie Państwo, że ogrom prac był wykonany w ciągu niespełna tych 4 lat na terenie Ekotechnoparku. Ja byłem tam 3 razy, ale o tym powiem w późniejszej części prezentacji. No i cóż, no możesz zostać współwłaścicielem technologii, która warta jest 400 miliardów dolarów, albo zostać jego pasażerem. Decyzja należy do ciebie. Tak jak Skyway, każda inwestycja jest również objęta ryzykiem. Niemniej ryzyko tutaj już jest dosyć minimalne, proszę Państwa, bo z tego względu, że my mamy właśnie podpisane już kontrakty na budowę linii komercyjnych, mamy wybudowany ekotechnopark, mamy zrobione patenty, mamy własne zakłady pracy, biura i to wszystko powoduje to, że inwestowanie w Skyway jest dzisiaj już bardzo małym, obłożone ryzykiem. I każda osoba, która dołączy do tego projektu technologii transportowej Skyway, ma szansę na udział w wypracowanych zyskach firmy z globalnego rynku tej innowacyjnej technologii transportowej. Ta możliwość będzie dostępna jeszcze w okresie 13, 14 i 15 etapu, dopóki będą akcje główne, czyli te, które mamy obecnie, proszę Państwa. Jesteśmy w 13 etapie, trzecim podetapie, który zapewne za kilka tygodni się skończy. A później będzie możliwość inwestowania tylko w akcje lokalne, tak zwane adresowe. Dlaczego my jako udziałowcy mamy szansę zyskać tutaj naprawdę bardzo dużo? Otóż, jeżeli dana firma na danym rynku rozwiązuje konkretny problem, jest w związku z tym faktem duże zapotrzebowanie na jej produkt lub usługę, to ona ma jak najbardziej szansę na przetrwanie.
Natomiast jeżeli taka firma jeszcze to robi, rozwiązuje te problemy w skali globalnej, to ona ma jak największą szansę na tym, żeby się wzbogacić. I przy okazji również jej inwestorzy, a również ma szansę na to, żeby przetrwać i rozwijać się. A tutaj, jeżeli chodzi o Skyway, to jest rzecz absolutnie jak najbardziej właściwa, bo Skyway rozwiązuje przede wszystkim problemy transportowe i ekologiczne. Dlatego gorąco Państwa zapraszam do tego projektu. Promujmy go i róbmy wszystko, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym projekcie na świecie. Kilka informacji takich technicznych. Skyway chciałem Państwu przekazać na tych slajdach porównanie kosztu budowy, szybkości, etc. I tutaj widzicie taki wykaz i wykres na tym slajdzie, gdzie jest porównywany koszt budowy 1 km drogi w milionach dolarów. No i tak zacznijmy od tego, że Skyway to jest poziom 5 do 7 milionów dolarów za kilometr. Nasza konkurencja, czyli powiedzmy budowanie dróg, to już jest minimum 10, tramwaje 10. Natomiast jeżeli już widzicie Państwo, jeżeli chodzi o budowę metra czy kolei magnetycznych, to są już kwoty astronomiczne, bo to jest w granicach 100-150 milionów dolarów za kilometr. Także w tej kwestii bijemy konkurencję w bardzo, bardzo znaczący sposób. To samo dotyczy się ilości przewożonych osób. Widzicie Państwo, mamy tutaj podliczenia w ciągu roku, że jesteśmy w stanie przewieźć prawie 365 milionów ludzi, aż do wyliczenia jednej sekundy, ile możemy osób przy naszej przepustowości przewieźć naszą koleją Skyway. Tu macie Państwo porównanie, ile pasażerów możemy przewieźć na godzinę. I w tym względzie też bijemy tutaj konkurencję na głowę, proszę Państwa, bo możemy nawet 50 tysięcy osób na godzinę przewieźć. To samo dotyczy prędkości. Tutaj nie ma absolutnie z nami nikt szans, proszę Państwa. A tutaj macie slajd, w którym jest porównanie kosztów eksploatacji i budowy metra i naszej kolei Skyway. I zobaczcie sobie, że tutaj koszt wybudowania 1 km jest w granicach 100 milionów dolarów, u nas 5-7. Jeżeli chodzi o prędkość, również pobijamy tutaj naszą konkurencję, natomiast bardzo ważną sprawą jest zwrot poniesionych kosztów inwestycji. Metro to jest blisko, proszę Państwa, 40 lat, żeby się taka inwestycja zwróciła, u nas 5-7. Opowiem Państwu taką historię. Nasz kolega, lider Andrzej Pluta, osoba, która w tej chwili promuje nasz biznes nie tylko w kraju, ale za granicą, ale głównie na rynkach dalekowschodnich. Mam tu na myśli Japonię, Koreę, Wietnam, proszę Państwa, Indonezję. Tam również pan Andrzej był na takim spotkaniu jakiś czas temu pod Paryżem, gdzie była konferencja Skyway, i między innymi gośćmi tej konferencji były osoby z merostwa Paryża. I jak zobaczyły, jakie to są koszty budowy Skyway'a, to stwierdzili, że w porównaniu do tego, ile będzie kosztował ich remont paryskiego metra, to byli po prostu grubo zaskoczeni i bardzo gorąco zainteresowani naszą technologią. Mamy też taką, proszę Państwa, opcję, że mamy również nie tylko możliwość przewożenia osób, ale również towarów. I tutaj macie dla przykładu podane takie rozwiązanie nasze, gdzie możemy przewozić materiały sypkie czy tam jakieś budowlane bezpośrednio od producenta, nawet bezpośrednio do portów, bo mamy również takie rozwiązanie. I widzicie tu Państwo taki przykład, że te taśmociągi tradycyjne, to one mają zasięg 50 km, nasze natomiast samosterowalne mogą jechać nawet 500 do 10 000 km. Natomiast mamy taki projekt wstępnie podpisany z Boliwią. Otóż na terenie Boliwii, w tej części ich dżungli amazońskiej, oni mają potężne pokłady rud żelaza, proszę Państwa. Problem polega na tym, że żeby je wydobyć, musieliby wyciąć bardzo poważne połacie dżungli Puszczy Amazońskiej,
A na to wiadomo, że źle patrzy opinia światowa, natomiast nasi inżynierowie z panem Junickim znaleźli im rozwiązanie, ponieważ nasza kolej to jest stężona na supach i zrobili im taki projekt, że puszczą im ten transport ponad koronami drzew, bezpośrednio z kopalni na wybrzeże to morskie, asymilując, akceptując to nasze rozwiązanie do tego, że mamy również rozwiązania do morskie, czyli wychodzimy 15, 25, 30 kilometrów w głąb mórz i oceanów. Tutaj macie Państwo rodzaje naszego transportu, więc mamy podwieszany, nadwieszany szybkościowy z prędkością do 500 km. On będzie w 1,5 roku realizowany na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mamy już przydzieloną działkę. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przydzieliły nam taki odcinek 60 km, gdzie możemy spokojnie wytestować, przetestować tą technologię. Mamy transport miejski, widzicie, podwieszany, nadwieszany, który będzie teraz realizowany do tego Expo 2020. No i transport ten towarowy, podwieszany, nadwieszany, w którym będzie możliwość górą przewożenia osób, a dołem ładunków i towarów. Tą prezentację, jeżeli chodzi o porównywanie środków transportu, macie Państwo podanym tutaj linkiem. Jeżeli będą osoby zainteresowane, proszę napisać do mnie na czacie na Skype'ie, z tego względu, że tutaj czat jakoś nie chce mi się załączyć. Nie wiem, w czym jest problem, proszę Państwa. Więc zapraszam do mnie na priv. Ja ten materiał udostępnię, nawet jeżeli będą osoby zainteresowane prezentacją, to również. Technologia transportowa nowej generacji ma takie wstępne obliczenia, że może zagospodarować 50% światowego rynku usług transportowych. Nasze przekonanie jest takie, że nawet 75%. Posiadacze udziału w spółki będą współwłaścicielami, są współwłaścicielami tej innowacyjnej technologii i że tutaj jest bardzo mała kwota pierwszej inwestycji, bo ona się zaczyna już od kwoty $15. Jak to się wszystko zaczęło, proszę Państwa? No, technologia jest opracowywana od 1978 roku, ma już ponad 30 lat. Niemniej w tej formie, w której ona jest w tej chwili oferowana, zaczęło to się wszystko od 2014 roku, kiedy to pan Junicki, oprócz tego, że sam jest projektantem i głównym udziałowcem, dobrał sobie ludzi, którzy zajmują się finansami, bo jak on nam zawsze powtarza, to on jest inżynierem, on jest od pracy takiej naukowej, konstrukcyjnej, natomiast od finansów to ma odpowiednich ludzi. Niemniej on nad wszystkim ma pieczę i wszystko musi być zaakceptowane przez niego. Obecnie jesteśmy w roku 2019, na 13 etapie, trzecim podetapie. Etapów zostało jeszcze dwa, 14 i 15. Najprawdopodobniej one się zakończą z końcem przyszłego roku. Niemniej to wszystko jeszcze jest uzależnione od pana Junickiego, z tego względu, że proszę państwa, to, że my mamy finansowanie, to nie znaczy, że to jednocześnie idzie równoznacznie z pracami technologicznymi, które są wykonane. Bo żeby zakończyć 15 etap, trzeba mieć pełną certyfikację, patenty i etc. zakończone i przede wszystkim pokończone wszystkie etapy sprzedażowe. Kilka słów o Białorusi, miejscu, gdzie jest siedziba naszej firmy, proszę Państwa. Mówię tutaj w tej chwili o Ekotechnoparku. Ja osobiście uczestniczyłem 3 razy w Ekotechnoparku. To jest takie święto, gdzie co roku jest organizowane przez firmę, gdzie przyjeżdżają inwestorzy, sympatycy i miłośnicy Skyway'a z całego świata. Byłem tam 3-krotnie. Tak jak widzicie Państwo na tych slajdach, w roku 2017 tu siedzę sobie w tym kapeluszu, w 2018 z flagą i w 2019 na zdjęciu z moimi kolegami, partnerami, z panem Junickim. Taką ciekawostką, proszę Państwa, jest to, że w ubiegłym roku byłem na festiwalu z grupą polskich inwestorów, liderów. Było nas wtedy około 20 osób. Proszę Państwa, i mieliśmy wtedy możliwość przejechania się unibusem po raz pierwszy w historii
w ogóle firmy, wszystkie osoby, które były. I to wyróżnienie miało wtedy tylko okazję 700 osób, natomiast w tym roku różnica była taka, że wszyscy inwestorzy, którzy byli, mieli możliwość przejechania się jednorazowo z jednym z trzech rodzajów pojazdu. I oczywiście z takiej przyjemności skorzystaliśmy bardzo chętnie z moimi partnerami biznesowymi. W czasie mojego pobytu w Białorusi brałem również udział w dwóch konferencjach Skyway Capital w roku 2018 z grupą polskich liderów oraz w roku 2019 byłem z moimi bezpośrednimi partnerami w Skyway Capital, Mariuszem Jureckim, Krzysztofem Dawidiukiem i Hubertem Małeckim. Krzysia pozdrawiam, bo jest z nami w tej chwili na konferencji, oraz panią Ireną Krakowiak, która dołączyła do naszej grupy. I tą niewielką grupą w tym roku reprezentowaliśmy interesy polskiej grupy inwestorów Skyway Capital. Szkoda, że było nas tak mało, ale za to była nas grupa taka, która w Skyway'a wierzy pełnym sercem, pełną duszą, całym zaangażowaniem. Byłem również na konferencjach organizowanych przez Skyway Capital w 2018 roku w Berlinie. Proszę Państwa, to się działo w czasie targów Inotrans, to są takie targi branżowe, gdzie wystawialiśmy nasz pojazd Unilot, który w tamtym roku zrobił furorę. W ogóle on robi furorę na świecie, bo to jest pojazd, który ma osiągać prędkość 500 km na godzinę. Byliśmy w tym roku na ekofestiwalu, on był wystawiony, proszę Państwa, mieliśmy możliwość go zobaczenia. Jak również byliśmy tam w środku, to jest wykonane, proszę Państwa, jak bardzo luksusowe auto z najwyższej półki, mówią się Ferrari, Bugatti, naprawdę. Jeżeli chcecie obejrzeć korespondencję z tego, zapraszam do mojego wcześniejszego webinaru, który jest tam w historii, z dnia chyba 4 września i tam jest podsumowanie konferencji i naszej wizyty w Ekotechnoparku z pełną retrospekcją zdjęciową. Niżej widzicie Państwo też tutaj nasze zdjęcie, gdzie była organizowana konferencja taka duża w Polsce. Byli tutaj również członkowie zarządu. Organizowała to Natalia Fujtak, Andrzej Pluta i Tomek Zalewski. I to odbyło się 4 listopada 2017 roku. Była nas tam grupa około 300 osób z całej Polski i łącznie z dwoma osobami zaproszonymi z zarządu firmy. Proszę Państwa, w 2018 roku miała miejsce dość taka poważna rozmowa pana Władimira Masłowa z naszym szefem Anatolijem Junickim na temat przyszłości firmy. Pan Masłow zadał, bo ta rozmowa miała miejsce na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku, jakie on widzi dalsze perspektywy i rozwój firmy. Pan Junicki odpowiedział w ten sposób, że najpierw potrzebne nam są dzięki, 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 czyli pieniądze, 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 ale po chwili namysłu powiedział, że nie, pieniądze już mamy, finansowanie mamy, teraz potrzebujemy lojalnej, wykształconej i takiej kadry, która będzie czuła ducha firmy, czyli tego jej przesłania. I tak się też również zadziało, proszę Państwa. Ludzie, którzy tylko przychodzili do pracy, bo pracują, zostali, jak to mówią, zwolnieni. Zostały osoby, które są zaangażowane, które czują ducha firmy, wiedzą, że Skyway to jest potęga i po prostu ich praca to jest nie tylko praca zawodowa, taka zarobkowa, ale to jest to, że oni są częścią firmy i jednocześnie uczestniczą w pełnym zaangażowaniu i rozwoju. Także jak widzicie tutaj Państwo na tych slajdach, to pan Junicki jest ze swoją kadrą. Jest nas w tej chwili już zatrudnionych około 1000 osób. To są konstruktorzy, inżynierowie, osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska, bo również takim działem się zajmujemy, energetyką, etc. Mamy wszystkich ponad 80 biur projektowych, mamy wybudowane 3 nowe zakłady produkcyjne i to wszystko znajduje się na terenie Białorusi i w okolicach Mińska i w Mińsku.
Ale ta sama sprawa dotyczyła też również osób, proszę Państwa, które zajmują się reklamą i promowaniem firmy. I tak miało miejsce spotkanie zarządu grupy Skyway Capital z panem Junickim i oni doszli, pan Junicki i zarząd doszedł do wniosku, że trzeba w tej chwili wyszkolić osoby, które będą mówiły jednym językiem, które są lojalne, które są inwestorami i które czują ducha firmy. I takie szkolenie zostało zorganizowane, proszę Państwa, na przełomie marca 2018 i maja 2019. Brało w nim udział ponad 110 osób, ukończyło go 104 osoby z 18 krajów, a cel tego był, żeby to stworzyć integrację, podniesienie umiejętności struktur sprzedaży, budowania struktur, pozyskiwania partnerów i inwestorów biznesowych. To szkolenie zakończyło się 10 maja 2019 w Dubaju, gdzie pod okiem i dowództwem pana Jurija Galaty uczestniczyliśmy w takim szkoleniu razem z grupą polskich ambasadorów. Z Polski ukończyło to 8 osób, między innymi pani Natalia Fujta, która jest naszym dyrektorem regionalnym, Tomasz Żarnecki, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Krzysztof Dawidiuk, Mariusz Duczmański i moja skromna osoba. Uwieńczenie tego zadania, tego szkolenia, bo to trwało blisko 8 miesięcy, byliśmy w kilku krajach, mieliśmy też szkolenia online kilka razy w miesiącu. Było to potwierdzone tym dyplomem, którego tu Państwo widzicie. Każda osoba, która skończyła, dostała. Tutaj macie kilka zdjęć z tego wydarzenia, gdzie razem jesteśmy z grupą naszych kolegów z Belgii, z Rosji, z Estonii, z Izraela. Mamy tutaj naszą grupę, która uczy się, słucha i razem z naszą szefową też jesteśmy na zdjęciu. Proszę Państwa, Skyway ma wypuszczonych na sprzedaż 400 miliardów akcji. Z tego 280 to jest pakiet większościowy firmy, bo pan Junicki na jednym z naszych spotkań, nie pamiętam, czy to było na festiwalu, nie, to było na konferencji, powiedział taką informację, przekazał, że on nie dodrukuje akcji. Proszę Państwa, to jest informacja kluczowa. Jest ich tyle i więcej nie będzie. Chodzi o akcje główne, czyli ten projekt globalny. I teraz te osoby, które się, jak to mówią kolokwialnie, załapią, to będą mieć. Natomiast te, które nie, absolutnie takiej możliwości już nie będzie, bo nawet nie będzie możliwości odkupienia. Nie wiem, może w przyszłości zorganizują jakieś biuro, gdzie będą to sprzedawać. W każdym bądź razie firma ma 280 miliardów, natomiast 120 mają inwestorzy prywatni. Tacy jak my. Ja jeszcze wrócę do tych akcji, bo pan Junicki podkreślił taką jedną rzecz, że on nie zrobi tego błędu, nie popełni, co zrobił właściciel Facebooka, że on wypuścił tam pakiet, powiedzmy, ileś tam tych akcji, natomiast jak się sprzedały, inwestorzy byli już po prostu podekscytowani, zadowoleni, że mają w garści potężny majątek, to po prostu dodrukował i wyszło, jak wyszło po prostu. Niemniej ja, jak większość naszych inwestorów, jestem ogromnie wdzięczny, że pan Junicki dał możliwość, będąc udziałowcem tego projektu, że podzielił się z nami, a nie z gigantami na rynku i nie zrobił tego, ponieważ to tacy inwestorzy jak my uwierzyli w ten projekt i zaczęli jego finansowanie w systemie crowdfundingu, o którym powiem za chwilę. Wiele osób wsparło projekt Skyway'a, osób znanych na świecie. Niemniej ja bym chciał powiedzieć o osobach, które zrobiły to na samym początku. Przede wszystkim o panu Rodzie Hooku. To jest były minister transportu, infrastruktury i planowania południowej Australii. To jest osoba, która była od samego początku z panem Junickim, który odwiedza pana Junickiego i Marina Horkę kilka razy w roku, promuje nasz projekt na rynku Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. I to jest osoba, która się mocno zaangażowała i promuje nasz projekt.
Pozostałe osoby, które tu Państwo widzicie, to jest tylko wycinek. Są też osoby, które dostały takie poczytne miejsce w ekotechnoparku, gdzie zainwestowały na początku w technologię poblisko $1 milion. One mają tam odlew z brązu w skali 1 do 1. Między innymi tam są dwie czy trzy osoby. Jest małżeństwo państwa Junickich. I to wszystko jest, proszę państwa, finansowane z prywatnych pieniędzy pana Junickiego. Jest to taka ciekawostka, którą warto zobaczyć, bo to jest miejsce, w którym jest zbudowany kamień węgielny w ekotechnoparku. Inwestorzy, którzy wsparli projekt, proszę Państwa, do 30 kwietnia 2017 roku. Ja mam w swojej strukturze kilka takich osób, które to uczyniły. Mają to szczęście i ten przywilej i ten wielki zaszczyt, że są uwieńczeni z imienia i nazwiska w Muzeum Skyway'a w Ekotechnoparku. To muzeum mieści się w takim budynku, na którym jest przystanek. To jest miejsce, w którym dokują nasz pojazd, ten testowy na eskapadzie, te nasze pojazdy testowe. To jest na piętrze, natomiast na parterze jest muzeum, w którym jest pokazana droga, jaką przeszedł pan Junicki od deski kreślarskiej do, powiedzmy, dnia dzisiejszego. I w zamyśle autora było tak, żeby wypisać imiona i nazwiska inwestorów, którzy uwierzyli w projekt na suficie. To jest tak na takim czarnym tle podświetlone, bardzo ładnie to wygląda. Wygląda to jak taka konstelacja gwiazd i taki był zamysł i tak to wyszło. No i ja, proszę Państwa, widzicie tutaj w tym czerwonym kółeczku, mam to szczęście, ten zaszczyt, że również zostałem tam uwieczniony. Jest tam obok też pan Janusz Łydka, którego poznałem w sieci jako inwestora Skyway'a, który również się zajmuje promowaniem. Jest kilku moich partnerów i naprawdę tysiące, tysiące osób z całego świata. Mam nadzieję, że kiedyś przyjadę tam z moimi wnukami i prawnukami i będę miał ten zaszczyt przedstawienia się, że tam dziadek czy pradziadek też był i dołożył swoją cegiełkę do tego wiekopomnego dzieła. Byłem tam w ubiegłym roku, proszę Państwa, ze swoim synem. Wtedy 19-letnim, pochwaliłem się tym, byłem dumny, on razem ze mną. Niemniej, proszę Państwa, chciałbym jeszcze powiedzieć taką anegdotę na temat tego naszego pobytu. Mój syn, który nie jest, jak to mówią, skażony żadnym biznesem, to jest młody człowiek, wtedy 19-letni, jak zobaczył to wszystko w Muzeum Skyway'a, proszę Państwa, zobaczył to z natury. To podsumował to w ten sposób, że mówi: tato, to aż dziw, że Amerykanie tego nie wymyślili. A ja mówię: synek, to się ciesz, bo gdyby Amerykanie wymyślili, to dzisiaj nie bylibyśmy inwestorami. Ja tym zdaniem kończę takie moje spotkania miejskie, proszę Państwa, to jest puenta, bo to jest kwintesencja. W Skywayu to się trzeba zakochać. To się widzi od razu. I ja naprawdę poznałem mnóstwo ludzi ze Skywaya, z całego świata. I to się widzi, to się czuje, ale o tym za chwileczkę. Giełda wewnętrzna, proszę Państwa, miała już swoje miejsce w 2019 roku. Grupa najstarszych stażem inwestorów, to było około 5000 osób, miało możliwość wymiany swoich udziałów na pieniądze. Ja słyszałem o osobach, które kupiły za $5000, proszę Państwa, kilkadziesiąt wtedy tysięcy, milionów udziałów i po prostu po tej wymianie naprawdę zarobili bardzo dobre pieniądze. Jednak większość tego nie zrobiła, bo wszyscy tutaj czekają na finał, gdzie osiągniemy ten minimum dolar, bo to mamy nawet zapisane w dokumentach, a o tym zobaczycie Państwo za chwileczkę w następnych slajdach. Drugim takim etapem była grupa 50 tysięcy udziałowców, która mogła wymienić swoje udziały na tokeny, jeżeli oczywiście mieli taką ochotę. Ta decyzja musiał sobie każdy przemyśleć, skalkulować, czy mu się to opłaca, czy nie. Ja, proszę Państwa, z moją żoną skorzystałem z tej możliwości. Mamy dwa oddzielne konta, wymieniliśmy, mamy po 2000 tokenów, bo my wierzymy w ten projekt. A tokeny będziemy używać do dalszej reinwestycji i zakupu udziału w projektach celowych. Tokeny.
Bardzo ważna informacja, proszę Państwa, bo już weszliśmy z tą technologię naszą blockchainową. Stało to się 1 lipca tego roku. Weszliśmy na giełdę. Wszystkie informacje, te osoby, które wymieniły, mają w biurach osobistych Skyway. Można się już rejestrować na giełdzie, można pobierać tokeny na własny portfel. Jednak będą one, proszę Państwa, zamrożone do lipca 2020 roku. Z bardzo prostego powodu, żeby ustabilizować sytuację, żeby wszyscy inwestorzy, którzy wymienili akcje na tokeny, mieli możliwość czas na zweryfikowanie swoich kont, etc. No i żeby nie było chaosu, że nagle mamy tokeny Skyway'a i już zarabiamy miliony. Nie, nie, proszę Państwa, pomału, wszystko w swoim czasie. A tokeny odegrają bardzo ważną rolę, ponieważ tokeny będą jednym ze sposobów finansowania projektów adresowych. W praktyce to będzie wyglądało następująco, że za tokeny przez to, że będziemy inwestować w projekty te adresowe, ich wartość będzie wzrastała, a równocześnie będzie wzrastało ich zapotrzebowanie. Tokeny będzie można potem wymieniać na dolary, funty, jeny, jak tam będziecie Państwo chcieli, lub reinwestować kolejno w projekty adresowe, a to jest bardzo ważna informacja, bo proszę Państwa, każda inwestycja, która jest w tej chwili będzie budowana przez Skyway'a, my jako udziałowcy mamy w niej 20% możliwości inwestowania. Zobaczcie, jaką mamy w tej chwili wielką możliwość zarabiania dodatkowo pieniędzy w przyszłości i to dosyć szybki, bo projekty adresowe będą budowały się szybko. I my jako inwestorzy, ci, którzy mają ten projekt globalny, tak zwany ten 1.15, w którym w tej chwili jesteśmy, będzie im możliwość inwestowania wszędzie. Nie ma znaczenia, czy to będzie Polska, Brazylia, Kanada, RPA, Pan Bóg wie, gdzie tam jeszcze będziemy mieć nasze inwestycje. W każdym z tych projektów będzie im możliwość mieć inwestycji, a te osoby, które nie będą w projekcie celowym, będą miały tylko możliwość zakupu wtedy projektów, możliwość inwestowania w projektach adresowych, ale to już będzie uzależnione od dobrej woli tych, którzy na te projekty adresowe wyłożą pieniądze. Giełda zewnętrzna. Planowane wejście, tak jak na panią Nicki powiedział w Szardzie, 2001-2022. I tutaj, proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy tutaj wyhamowali emocje, bo to jest jednak budowa technologii. Ja bym gorąco Państwa zachęcił do jednej rzeczy, żebyście weszli do swoich biur osobistych i w zakładce wszystkie informacje znaleźli sprawozdanie pana Junickiego z Ekofestiwalu w 2019 roku, gdzie on zrobił podsumowanie 5 lat działalności Skyway'a. I tam dowiecie się bardzo dużo na temat tego, co jest robione i jaka jest nasza przyszłość. I dopiero będzie można rozmyślać i tworzyć jakieś plany na temat giełdy zewnętrznej, bo żeby to się zadziało, to naprawdę trzeba spełnić wiele, bardzo wiele takich warunków, ale przede wszystkim muszą być zakończone całkowicie sprzedaże udziału w RSW i Skyway Capital. Musi być pełna certyfikacja na wszystkie rodzaje pojazdów i linii transportowych i wybudowane, eksploatowane linie komercyjne. Pan Junicki w tym przemówieniu stwierdził jedno zdanie, bo dochodzą do niego takie głosy, naciski, żeby sprzedać już nasze pojazdy, które już mamy patenty. Mówi, i co z tego, że my sprzedamy nasze pojazdy, proszę Państwa? Jak do nich nie mamy wybudowanych linii. Jeżeli on by to uczynił, to stwierdził to w ten sposób, szybciutko by nas po prostu konkurencja zjadła i za parę miesięcy, parę lat by nas nie było na rynku. Bo inne kraje, które po prostu by miały pieniądze, podkupiłyby naszą technologię i szybciuteńko by było po nas. Także proszę tutaj o cierpliwość. Wszyscy zarobimy na tym projekcie. Potrzebny jest nam czas, ale przede wszystkim potrzebna jest nam wasza praca, nasze wsparcie i to, żebyśmy wierzyli, żeby wiara nasza była niezachwiana, że z tym projektem pójdziemy ocalić naszą świat i będziemy przyszłością dla nas i dla naszych najbliższych. Myślę tu o naszych dzieciach i wnukach.
Jak wcześniej wspomniałem, proszę Państwa, 20% zysku wypracowanych firmy to jest również to, że my mamy możliwość inwestowania, ale to jest również nasz zysk, który firma przeznaczy z wypracowanego zysku netto dla swoich inwestorów. Tu macie taki przykład podany, gdybyśmy na przykład mieli miliard dolarów zysku netto, to 20% z tego to jest wiadomo 200 milionów i to będzie podzielone na wszystkich inwestorów, dywidendy będą wypłacane raz w roku, kwotowo w zależności od tego, ile kto ma akcji. Taką informacją dosyć istotną jest to, że nasze akcje, a zarazem i dywidendy będą dziedziczone przez naszych potomnych. Powiem Państwu taką historię, którą nam opowiedział Franciszek Solar na jednym ze szkoleń w Antwerpii, że poznał kilka miesięcy wcześniej takiego młodego człowieka w Londynie. Ten młody człowiek opowiedział mu historię, w której osobą tą z opowieści był jego pradziadek. Ten pan był, proszę państwa, budowniczym projektorem, a jednocześnie inwestorem metra w Londynie. I wyobraźcie sobie, że on do dzisiaj, ten młody człowiek, za pracę, odwagę i wizję swojego pradziadka odbiera do dnia dzisiejszego dywidendy z tego projektu metra londyńskiego. Dlatego, jak się dowiedział o projekcie Skyway, to przystąpił bez żadnych zastrzeżeń, wątpliwości, bo po prostu to jest osoba, która już widzi takie rzeczy po prostu przez perspektywę swoich przodków. Ja polecam przeczytać materiały inwestycyjne i memorandum, dlatego że jest tam też również taki zapis, że w momencie, kiedy wejdziemy na te giełdy zewnętrzne, kiedy będziemy mieć wypłaconą pierwszą dywidendę, bo chodzi o to, że jeżeli będziemy mieć wypłaconą pierwszą dywidendę, to może nie będziemy chcieli sprzedać tych udziałów, a jak będziemy chcieli sprzedać, to dostaniemy również ofertę od firmy, że może od nas kupić na takim samym poziomie, jak będą to oferowane od osób trzecich. A to daje jasny obraz, że firma chce zatrzymać jak najwięcej akcji w swoim portfelu ze względu na rosnącą ich wartość. Więc widzicie Państwo, jakie jest podejście firmy do sprzedawania akcji. Warto się zapoznać z dokumentami. Mamy na jednym z certyfikatów również napisane, że nominalna wartość naszych udziałów to jest 1 dolar. W tej chwili kupujemy po cenie 2 do 4 centy. Sami zatem widzicie Państwo, jaka tutaj jest możliwość zarobienia. Ja słowa przebicia nie lubię, więc widzicie Państwo, jaką tu możemy uzyskać korzyść finansową, skoro dzisiaj inwestujemy 2-4 centy na jedną akcję. Kiedy ja wchodziłem do tego biznesu, proszę Państwa, to był rok 2016. Ryzyko było bardzo duże, ale ja się zakochałem w tym projekcie i to całym sercem i dokończę moje zdanie, które powiedziałem wcześniej. Jak byłem na festiwalu, to było kilka tysięcy osób. Wierzcie mi Państwo, że to jest święto. Święto dla wszystkich inwestorów Skyway'a. Sympatyków, osób, które widzą wizję tej firmy i tego, co ma pan Junicki do przekazania na cały świat. Natomiast na drugi dzień była konferencja, na której było 700 osób. I wierzcie mi Państwo, tam to się dopiero działo. Tam nie ma osoby. Ja wierzę, że i na festiwalu tak było. Ale te 700 osób, które było na konferencji, to jest po prostu jak jeden chodzący neon Skyway. Oni świecą Skywayem, oni go mają w sercu, w duszy. I takim doskonałym przykładem, muszę Państwu powiedzieć, jest mój wyjazd na Ekofestiwal z moimi przyjaciółmi, inwestorami. Jechaliśmy 17 sierpnia transportem zorganizowanym przez Skyway. Już drugi raz korzystałem z takiej formy. I w autobusie, proszę Państwa, poznałem Nadjeżdżę Swestową. To jest Rosjanka, która mieszka na stałe w Talinie, w Estonii. I ona po kilku minutach rozmowy zaczęliśmy rozmawiać na temat Skyway'a. Wierzcie mi Państwo, że wystarczyło 10 minut i nadawaliśmy na jednych falach. To jest coś niebywałego, jak ludzie, którzy się zaangażują w projekt, potrafią o nim mówić. Całym sercem, całą duszą. I ja takich osób widziałem 700. Wyobraźcie sobie Państwo, że
Drodzy Państwo, że na sali były delegacje z wielu krajów na świecie. Ale to, co zrobili Wietnamczycy, to po prostu powala na kolanach. To jest grupa inwestorów i osób, która o Skyway'u dowiedziała się w 2018 roku. Tam bardzo mocno promuje ten biznes właśnie pan Franciszek Solar, ten nasz lider ze Słowacji, nasz kolega, znajomy naszych tutaj przyjaciół, z którym kończyliśmy szkolenie, to 3D. Niespełna 2 lata, niespełna, powtarzam to jeszcze raz, mają tam przeszło 30 top ekspertów. Proszę Państwa, czy sobie wyobrażacie, co to jest? Wróć, nie 30, tylko 18, przepraszam najmocniej, 18 top ekspertów. To jest pozycja w nomenklaturze w tej chwili najwyższa. Niespełna 2 lata, to wyobraźcie sobie, jaką oni tam gigantyczną robią pracę, jaką oni robią tam promocję. I takich Wietnamczyków, jak ja mówię, na sali było prawie 700. Bo wszystkie osoby, które tam były, to mają niezachwianą wiarę i wierzą w ten projekt głębokim sercem. Między innymi zabrałem tam moich czterech partnerów, których Państwu pokazywałem. I chcę Państwu powiedzieć tak, że ja mówię tak, jedźcie ze mną. Zobaczycie, jak Skyway wygląda, bo wy wiecie tylko z mojego przekazu ust. Między innymi tutaj na czacie jest Krzysztof Dawidiuk, który był ze mną. I ja widziałem ich reakcję, ja widziałem ich zachowanie, ich rozmowy po wyjeździe stamtąd. Ja wiem i oni wiedzą dzisiaj, że ich wiara w ten projekt jest niezachwiana. Mogą cokolwiek, jakikolwiek w tej chwili jakiś tam będzie element, że będą próbowali ich sprowadzić do parteru, nie ma takich szans, nie ma takiej opcji. Ja twierdzę, że Skyway to dzisiaj jest naprawdę wielka szansa. Szansa biznesowa, ale też, proszę Państwa, wielka szansa dla świata. Bo to, co ma Pan Junicki do przekazania w swoich założeniach, to jest nie tylko transport kolejowy, który mamy w tej chwili, bo tam się szykuje wielkimi krokami program kosmiczny, o którym dowiemy się naprawdę w niedługim czasie, ale to wszystko w przeciągu kilkunastu miesięcy wyjdzie na światło dzienne. I nie bez kozery jesteśmy na rynku arabskim. Z tego względu, że Arabowie są bardzo, podkreślam, ale to bardzo zainteresowani również tym drugim projektem. Rok temu pan Junicki na konferencji Skyway podkreślił, że to dzięki dużej mierze grupie Skyway Capital, tą, którą tworzymy my, wyszliśmy na rynki europejskie i światowe. I my żeśmy dali możliwość otworzenia Skyway'a na całym świecie i perspektywy inwestowania, ale też dzięki naszemu systemowi finansowania. Firma nie ma ani jednego dolara długu i kredytu. Ja pamiętam, proszę Państwa, jak Franciszek Solar powiedział nam na temat finansowania crowdfundingu w Antwerpii. Wielu ludzi różnie podchodzi do tego tematu, ale wierzcie mi Państwo, że to jest zbawienne finansowanie dla firmy. Dlatego, ponieważ my finansujemy projekt do przodu ze swoich pieniędzy. Firma nie ma dolara długu. Jak przeczytacie Państwo albo wysłuchacie tego sprawozdania pana Junickiego, jakie mamy aktywa na dzień dzisiejszy, to będziecie wiedzieć dokładnie, o czym mówię. Ale wracam do tematu. I ten crowdfunding otworzył możliwości finansowania i przede wszystkim niezależność firmy, a to jest wartość bezcenna, bo nie wiem, czy wiecie, jest wiele firm, wiele projektów, które w początkowej fazie ma finansowanie, później rośnie i przerasta ich sukces. A żeby to osiągnąć, to trzeba później się dofinansować. I następują trudne czasy dla firm, bo albo przejmują je, proszę Państwa, więksi, albo po prostu upadają później bez możliwości, bo nie są w stanie utrzymać tego finansowania na takim poziomie, jakby chcieli. Natomiast my nie mamy tego zagrożenia, my mamy finansowanie własne, mamy wpłaty od naszych inwestorów i Skyway rośnie w siłę i w potęgę. Dlatego z czystym sercem, naprawdę ze słowami, które mówię z pełnej odpowiedzialności. Dołącz do rodziny Skyway,
Buduj Skyway, chroń planetę. Proszę Państwa, kilka słów na temat inwestycji. Jesteśmy na 13 etapie, trzecim podetapie. Za kilka tygodni przejdziemy na etap 14, zostanie nam etap 14, 15. Z tego co mamy informacje, też zostanie podzielony na podetapy. Niemniej każdy podetap wiąże się z tym, że spada wartość naszych udziałów, bo zmniejsza się dyskonto w stosunku do zakupu. I tak jak ja, proszę Państwa, wchodziłem w 8 etapie, w tej chwili mamy etap 13, to wiem jaka jest różnica, bo cena pakietów się nie zmienia, natomiast zmienia się ilość udziałów za te same pieniądze. Aż dojdziemy, proszę Państwa, do etapu końcowego, 15, w którym 1 dolar będzie się równał 1. Jeden udział będzie się równał 1 dolar. Mamy możliwość inwestowania od 15 dolarów do kilkuset tysięcy, kupując nieograniczoną ilość pakietów w gotówce i na raty, ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, macie tutaj nowy slajd, który dzisiaj załączyłem, bo mamy zmiany w biurze naszym tym Skyway osobistym i w tej chwili zostały podzielone na oferty specjalne dla dzieci i tak jak widzicie tutaj na pierwszym slajdzie. Macie pakiet InnoTrans, to jest ten pakiet zrobiony na rzecz tych targów InnoTrans w Berlinie, które odbyły się pierwszy raz w 2016 roku, na którym byliśmy obecni. Tam żeśmy pokazywali nasze unibusy i unibajki. I na cześć tych targów powstał pakiet InnoTrans. To jest taki pakiet dla takich inwestorów dynamicznych. To znaczy się, że on obowiązuje w danym etapie, a teraz nawet w danym podetapie. I tak widzicie Państwo, on kosztuje około 3000 dolarów. I w przypadku pierwszej inwestycji płacimy, kupujemy za 1000 dolarów 35, a już w trzeciej mamy 50. No, z każdym zakupem wzrasta o jakiś tam procent naszych udziałów. Natomiast on obowiązuje tylko w danym etapie. Następny pakiet, to są pakiety gotówkowe po 1000 dolarów. Następny pakiet to jest szybki start, to jest pakiet za 600 dolarów. Proszę Państwa, kupujemy go z dnia na dzień, 300 w jednym dniu, 300 w drugim. Są osoby, które to lubią ten pakiet, ja mam takiego jednego kolegę mojego spod Warszawy, który kupił kilka takich pakietów, bo mu ta forma odpowiada. Mamy pakiety dla naszych dzieci, dla milusińskich. One cieszą się dużym tutaj wzięciem wśród rodziców, dziadków, którzy myślą o przyszłości swoich dzieci. To są pakiety, które się zakupuje w takiej możliwości na raty. Widzicie tutaj maluszka za 585 dolarów. To się płaci w ratach po 65 dolarów przez 9 miesięcy. No i studenta, który jest za 1350 dolarów, rata w wysokości 150 dolarów miesięcznie. Natomiast ten pierwszy, proszę Państwa, rejestrujemy na siebie maluszek, niemniej musimy do niego dodać akt urodzenia dziecka. Następny mamy taki pakiet dla tak zwanych inwestorów dużych, jak to mówią w branży krupnych inwestorów, bo tutaj mamy pakiety od 25 do 150 tysięcy dolarów. Ja Państwu życzę takich inwestorów, sam życzę Państwu, żebyście takie inwestycje kupowali i mieli je w przyszłości, bo to są naprawdę poważne ilości udziałów i z bardzo dobrym dyskontem, bo widzicie między 60 a 53 to jest bardzo wysokie dyskonto jak na dzisiejsze możliwości zakupu w danym etapie. Następny pakiet to są możliwości spłaty w ratach i tu mamy dwa rodzaje dla dużych inwestorów i mniejszych. Pierwsze te podkreślone na takim jasnozielonym kolorze to są inwestorzy, którzy płacą od 5000 dolarów do 50. Oni płacą w 10 równych ratach miesięcznych i tak jak widzicie Państwo, to są też dosyć poważne ilości udziału, bo to jest od 200 tysięcy do ponad 2 milionów. Natomiast poniżej, na tym jasno-niebieskim tle, macie Państwo pakiety dla
inwestorów, takie najbardziej popularne. I ja bym się tutaj chwilę chciał przy nich zatrzymać, ponieważ jak ja promuję biznes Skyway'a i możliwość zakupu przez potencjalnych inwestorów, to zawsze mówię, jak masz możliwość, to kup duży i mały. Dla mnie małe to są ten start 250 i 500. Proszę tutaj nie mylić, że to są jakieś tam niskobudżetowe, bo każdy kupuje w takim zakresie, jak ma oczywiście. Tu nie ma żadnego przymusu. Zakup akcji Skyway'a to ma być taki, żeby nas nie bolał, proszę Państwa, żebyśmy sobie swobodnie w to inwestowali, bez jakichś tam wielkich wyrzeczeń, proszę Państwa. Natomiast jeżeli masz możliwość kupienia większego, czyli kupujesz za 1000, 2, 5, nawet do 50 tysięcy, to wtedy jest możliwość jak gdyby w trzech rodzajów inwestowania i zarabiania na tych pakietach. Otóż załóżmy, że kupiliśmy sobie pakiet seniora za 500 dolarów, to mamy 14 tysięcy akcji i do tego kupiliśmy sobie taki biznes za 2000 dolarów, gdzie mamy 72 tysiące udziałów. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że wchodzimy na giełdę zewnętrzną, osiągnęliśmy poziom 1 dolara, tak, na szybko sprzedajemy ten mały pakiet, uzyskujemy kwotę 14 tysięcy dolarów, zatrzymujemy ten duży pakiet, co mamy 72 tysiące, w inwestycje włożyliśmy 2500 dolarów, odejmujemy od tego, płacimy z tego oczywiście podatek, zostaje nam w granicach 10-11 tysięcy dolarów. Mamy tam na swoje potrzeby własne, na jakieś tam czy reinwestycje, czy wakacje, czy zakupy, to już każdy ma tam do woli, albo nie musi tego robić. Natomiast gdyby była taka sytuacja, sprzedaje i zostawia sobie ten duży pakiet na następne, proszę Państwa, lata, gdzie wartość naszych udziałów może wzrosnąć nawet do 50 funtów, może sobie to trzymać na jesień życia, albo trzecią formą może sobie trzymać, żeby wartość rosła, a jednocześnie odbierze sobie co roku dywidendę, bo taka jest dla każdego inwestora zapisana w memorandum firm. Mamy również pakiety dla osób, które współpracują. I teraz chciałbym się tutaj przy tym zatrzymać kilka słów, ponieważ do Skyway'a, proszę Państwa, możecie się zapisać bez pieniędzy. Nie ma takiej możliwości, że musicie być inwestorem. Możecie zrobić to poprzez w Skyway, albo poprzez wpłatę, albo poprzez pracę, bo osoby, które na przykład wejdą do Skyway'a i nie będą miały na przykład pieniędzy na zakup pierwszy, to mogą sobie szukać osób, promować ten biznes i za to otrzymają tam odpowiednią dywidendę i z tej dywidendy zakupują sobie później pakiety swoich udziałów. Ja takie osoby znam, wiem, że tak robią, proszę Państwa, to nie jest żadna piramida, to jest normalna praca. My promujemy nasz projekt na zasadzie crowdfundingu Poczty Pantoflowej, jak również budujemy struktury sprzedaży po to, żeby rozwijać ten biznes, bo są osoby, które zajmują się tym już zawodowo na całym świecie. I tak jak widzicie, tutaj mamy różne możliwości, od 250 nawet do 1800 dolarów, w zależności ile sobie tam składamy pieniędzy za naszą pracę, możemy je wypłacić albo po prostu z tego tak zwanego konta bonusowego zakupić sobie swoje udziały. Mamy również możliwość nie kupowania żadnych pakietów, proszę Państwa, tylko bezpośrednio kupujemy sobie za gotówkę tyle, ile mamy pieniędzy, tyle, jakie mamy możliwości i taka możliwość jest od 15 dolarów, proszę Państwa, aż do 150 tysięcy. Także wszystko przed nami, życzę jak najlepszych sukcesów do zakupu. Te akcje mają jeszcze taką jedną zaletę, że w momencie, kiedy Państwo macie raty i podwinie Wam się tak kolokwialnie noga, albo nie będziecie mieć możliwości spłacania pakietu, który wzięliście sobie na raty, to nie ma tragedii, proszę Państwa. Pieniądze nie przepadają, tylko trafiają na tak zwane konto akcyjne w Waszym biurze wewnętrznym. Nie ma możliwości z tego konta akcyjnego zakupić już akcji w systemie ratalnych następnych, natomiast możecie sobie skorzystać z tych pieniędzy, wykorzystać i kupić te akcje, które tutaj widzicie w tych podstawach inwestycyjnych. Tutaj to jest to pokazane na tych dwóch slajdach. Ja miałem dwa czy trzy przypadki takich moich partnerów, że się tak stało, proszę Państwa.
Zapomnieli zapłacić, bo to tak do 2-3 tygodni jeszcze ten pakiet się w terminie jakoś tam utrzyma, natomiast jeżeli to już jest powyżej miesiąca, to pakiet jest likwidowany. Pieniądze do tej pory, które zapłacili się tam 1, 2, 3, 5 czy 6 rat, cofane są na konta akcyjne, można je później wykorzystać i zakupić sobie akcje w systemie tym, co tutaj macie podane na slajdzie. Teraz, jeżeli osoby, które promują biznes, są takie osoby, to serdecznie zapraszam. Mamy opracowany już, proszę Państwa, cały system szkolenia. Mamy to jednolite. Dlatego my, jako osoby, które uczestniczyły w tym projekcie 3D Biznes, przeszliśmy takie szkolenie. Mamy doświadczenie, jak budować struktury. Serdecznie zapraszam do tego wszystkich. Nie musicie tu Państwo wymyślać koła, bo tu wszystko jest ujednolicone. Właśnie to był jeden z aspektów tych naszych szkoleń, to żebyśmy mówili jednym językiem, żebyśmy pokazywali biznes w jednym schemacie, w jednej sztampie. To wszystko jest opracowane, to wszystko mamy, materiały już są praktycznie w 20 językach, także jeżeli są osoby zainteresowane do współpracy, to zapraszam serdecznie. Te osoby, które Was zaprosiły, jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, ja też Wam mogę powiedzieć, jak to się robi, nie ma problemu. Zapraszam serdecznie, każdemu jestem w stanie pomóc. Czy to jest z mojej linii, czy to jest nie z mojej linii, to jest nasz obowiązek, bo nam zależy po prostu na propagowaniu tego biznesu. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowane pracą i współpracą, a macie jakieś osoby, które są za granicą, to jak najbardziej, bo materiały, mówię, są zrobione w przeszło 20 językach i można to spokojnie pokazywać i promować na całym świecie. Tak jak mówiłem wcześniej, sama rejestracja jest bezpłatna, a resztę, proszę Państwa, już w Waszych rękach. Osoby, które Was zaprosiły, podadzą Wam swój link polecający, ewentualnie traficie tu poprzez takie nagrania, więc serdecznie zapraszamy do projektu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do pytań, ale te pytania proszę wysłać mi na Skype'a. Mam problem z czatem, od dłuższego czasu nie mogę sobie tu jakoś z nim poradzić. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę Państwu pięknego tygodnia, dobrych decyzji. Gorąco, serdecznie i z całego serca zapraszam do projektu Skyway. Dziękuję serdecznie.